miło mi, że władze uczelni doceniają pracowników, którzy również wywodzą się z tej alma mater. Ja tutaj skończyłem studia, tu spędziłem całe swoje życie dydaktyczne, zawodowe, przeżywałem awanse. No i po tych 35 latach miałem przyjemność otrzymać z rąk pana prezydenta nominację profesorską i za to między innymi jest również nagroda pana rektora. Chciałbym życzyć wszystkim swoim młodszym kolegom takiej upartości i woli, że wszystko się może spełnić, i z okazji świąt życzę wszystkim pracownikom dużo szczęścia, radości i wspierania się wzajemnie, aby nasza uczelnia dalej była tak wspaniała i rozwijała się również w przyszłych latach. W kwietniu otrzymałem nominację od pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, nominację na profesora. Jest mi z tego tytułu bardzo miło. Uważam, że jest to w jakimś stopniu zwieńczenie mojej już blisko 40-letniej kariery naukowej. Przede wszystkim myślę tak, że przede wszystkim dostałem za pracę w przemyśle, w polskim przemyśle, w polskiej energetyce, również w przemyśle cementowo-wapienniczym. Chciałbym wszystkim serdeczne życzenia złożyć, w szczególności społeczności politechnicznej, społeczności Politechniki Opolskiej. Jestem laureatem dwóch nagród za osiągnięcia naukowe, z czego bardzo jestem dumna, że to właśnie na Politechnice taka nagroda jest dla mnie dużym wyróżnieniem za moją pracę naukową, bo to dla naukowca to jednak jest zaszczyt, honor. Będę miała w życiorysie tak piękną nagrodę przyznaną przez rektora. Bardzo dziękuję. W dniu dzisiejszym zostałam odznaczona medalem Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukowo-dydaktyczną. Zajmuję się badaniem wpływu superplastyfikatorów najnowszej generacji na efektywność działania ich w zaczynach cementowych i mieszankach betonowych. Jestem pracownikiem naukowym, jak i dydaktycznym, pracuję ze studentami.